Najświętsza Maryjo, nasza Matko i Królowo z Jasnej Góry. W godzinie apelu stajemy przed Twoim łaskami słynącym wizerunkiem jako pielgrzymi, razem ze wszystkimi, którzy poprzez media łączą się z nami na modlitwie i tym wieczornym czuwaniu. Czynimy tak poprzez przedziwną intuicję wiary, odnajdując w Tobie, Najświętsza Maryjo, naszą opiekunkę i orędowniczkę na drogach naszego ziemskiego życia i na drogach wiary. Ten apelowy czas wpisał się już w rytm codzienności tak wielu ludzi w Polsce i za granicą. Jest on jakby chwilą wytchnienia dla zmęczonego wędrowca, który potrzebuje nowych sił i mobilizacji, by kontynuować wędrówkę. Te apelowe chwile są wielką też kondensacją modlitwy, która jest tutaj na Jasnej Górze w tak wielu wymiarach prowadzona. Dzisiejszy dzień jest szczególny pod wieloma względami, by stanąć przed obliczem naszej Matki i Królowej. 106 lat temu, 13 maja 1917 roku, miało miejsce pierwsze objawienie fatimskie w dolinie Covadeira w Portugalii. Echo tamtych objawień ciągle dociera do nas. Zawiera się w nim troska niebieskiej Matki o los swoich dzieci, o los świata i dotyczy ludzkiego serca, które potrzebuje nawrócenia i przemiany. A ta przemiana dokonuje się poprzez modlitwę i pokutę. Niebieska Matka prosi szczególnie o modlitwę różańcową, o zawierzenie jej swego życia,
o zawierzenie jej niepokalanemu sercu wszystkich swoich spraw i losów świata, aby w świecie mógł zapanować upragniony pokój. Matka Niebieska jest nam matką wskazującą drogę, drogę Jezusową, która prowadzi człowieka do pokoju i prawdziwego szczęścia. Dzisiejszy dzień jest też wspomnieniem smutnej rocznicy zamachu na życie świętego Jana Pawła II. Niemym świadkiem tamtego bolesnego wydarzenia jest znajdująca się tu w kaplicy jasnogórskiej cenna relikwia, zakrwawiony biały pas papieski, wotum wdzięczności naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, za ocalenie mu życia. I my z wdzięcznością stajemy tutaj za tamto ocalenie życia naszego papieża. Dzisiaj też, w dniu kolejnej już, bo 22. ogólnopolskiej pielgrzymki kierowców na Jasną Górę, stajemy w tym miejscu jako ludzie drogi, przede wszystkim jako kierowcy i użytkownicy pojazdów mechanicznych, którzy widzą nie tylko dobrodziejstwo tych pojazdów, ale także i liczne zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa człowieka. Świadczą o tym relacjonowane na bieżąco informacje o wypadkach i tragediach drogowych. Jakże byśmy pragnęli, żeby było coraz więcej takich dni, gdy na drogach w Polsce nikt nie ginie. Niestety, ale tak się nie dzieje. Można udoskonalić całą infrastrukturę drogową. Można bez końca udoskonalać pojazdy. Ale gdy nie zmieni się człowiek, gdy nie zmieni się jego serce, trudno jest o poprawę sytuacji bezpieczeństwa na drogach. Gdy człowiek jest owładnięty egoizmem jak pancerzem, gdy nie kieruje się dobrem wspólnym, nie będzie potrafił tworzyć kultury drogowej. Dlatego tak ważne jest postawienie sobie w rachunku sumienia pytania, jakim jestem człowiekiem i jakim chrześcijaninem, gdy korzystam ze środków transportu, gdy siedzę za kółkiem, gdy prowadzę pojazd. Czy troszczę się o wzajemną życzliwość na drodze? Czy jestem odpowiedzialnym i trzeźwym kierowcą? Czy kieruje mną rozsądek i mądrość? Obyśmy potrafili dawać na naszych drogach dobre świadectwo naszej wiary i naszego człowieczeństwa. W ten sposób możemy rozsiewać wokół siebie dobro, które płynie z Ewangelii. Pielgrzymowanie kierowców na Jasną Górę zawiera w sobie także wymiar misyjny poprzez fakt, że od jej początku jest ona dziękczynieniem misjonarzy za udział i wsparcie kierowców i ich rodzin w misyjnej akcji pomocowej, którą prowadzi Miwa Polska, jeden grosz za jeden kilometr szczęśliwie przejechany na środki transportu dla misjonarzy. W ten sposób kierowcy przekazujący swój dar biorą udział w ewangelizacji świata. A dla misjonarzy i misjonarek jest to bezcenna pomoc, gdyż misje potrzebują narzędzi, którymi są pojazdy, samochody, motocykle, rowery, łodzie, czy też ambulanse do misyjnych szpitali albo wózki dla niepełnosprawnych na misjach jako tak zwane promienie miłosierdzia. Maryjo, o niepokalanym sercu, Ty jak nikt inny pragniesz tego, czego pragnie Twój Syn, zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego dziś, w dzień Tobie poświęcony, prosimy, abyśmy i my, jako uczniowie Twego Syna i Twoje przybrane dzieci, również mogli mieć to samo pragnienie, aby wszyscy ludzie poznali Jezusa, Twego Syna, który jest drogą i prawdą i życiem. Pomóż nam, Matko Niebieska, trzymać się tej drogi, z niej nie schodzić w ślepe uliczki i na bezdroża. Bądź nam zawsze matką dobrej drogi,
drogi Jezusowej, którą nam wskazujesz ze swojego jasnogórskiego wizerunku. Zwracamy się więc do Ciebie z modlitwą: O Maryjo, słodka Matko nasza w niebie, prowadź nas po drogach życia, jakże często stromej i pełnej wyboi, a u kresu drogi bądź nam niebios bramą i ukaż nam błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Amen. Bóg zapłać księdzu Jerzemu Kraśnickiemu z Miwa Polska za dzisiejsze rozważanie apelowe. W ten sobotni wieczór na Jasnej Górze stoją pielgrzymi. Wśród nich pielgrzymka akademicka na czele z księdzem biskupem Markiem Marczakiem, pielgrzymka rodzin powołanych, pielgrzymka bankowców. Są wśród nas uczestnicy jasnogórskich dni skupienia, uczestnicy pielgrzymki krótkofalowców, pielgrzymki Urzędu Patentowego, a także uczestnicy już 26. pielgrzymki osób represjonowanych w stanie wojennym na Jasną Górę z Lublina, Wrocławia, Warszawy, Konina, Białegostoku, Puław, Bydgoszczy, Zamościa, Skarżyska Kamiennej, Katowic oraz Częstochowy. Wśród pielgrzymek akademickich są pielgrzymi z Akademii Zamojskiej, pielgrzymi z Biskupic. Dziś nocne czuwanie podejmą siostry Albertynki w intencji uproszenia pokoju na Ukrainie i zakończenie wojny oraz intencji swojego zgromadzenia. Stając z Maryją w godzinie apelu, naszą codzienną, wieczorną modlitwą, ogarniamy cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Modlimy się za polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas, biskupa Marka. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Modlimy się za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem. Polecamy całą naszą ojczyznę, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Prosimy za wszystkich rządzących w naszym kraju. Prosimy za obecną wśród nas panią europoseł Jadwigę Wiśniewską. Polecamy sprawę pokoju na świecie w sposób szczególny. Modlimy się o pokój na Ukrainie. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, prosimy o błogosławieństwo Boże dla rodziny, o szczęśliwą operację. Prosimy w intencji Stanisławy i Witolda w 35. rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Prosimy o szczęśliwą operację i zdrowie dla Beatki. Prosimy w 40. rocznicę ślubu Tadeusza i Marii o błogosławieństwo dla nowożeńców Eweliny i Dawida. W 92. rocznicę urodzin Henryka Śliwy o szczęśliwą operację dla Andrzeja oraz o zdrowie dla księdza Tomasza Tobisa. Ja każdego dnia modlimy się także za parafię, w której przebywasz, w wizerunku świętego nawiedzenia. Dziś w parafii świętego Mikołaja w Warcie, w diecezji włocławskiej. Wszystkie nasze intencje, to co mamy w naszych sercach, Tobie oddajemy, odmawiając tajemnicę chwalebną różańca świętego, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego. A teraz poprosimy przedstawicielkę duszpasterstwa akademickiego o odczytanie roty ślubowania. Wielka Boga człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, my, młodzież akademicka z całej Polski zebrana, prawowierni spadkobiercy odwiecznej praojców naszych pobożności, upadając do stóp Twoich Przenajświętszych, Ciebie, Matkę Bożą i Królowę Korony Polskiej obieramy na wieczne czasy za matkę i patronkę polskiej młodzieży akademickiej. I oddajemy pod Twoją przemożną opiekę wszystkie wyższe uczelnie i Polskę całą. Wsłuchani bowiem w mocarne głosy wielkiej przeszłości naszej, wpatrzeni w świetlane obrazy chwały narodowej, wierzymy mocno, że Ojczyzna miła wtedy tylko potężną i szczęśliwą będzie, gdy przy Tobie i Synu Twoim, jako córa najlepsza, wytrwa na wieki. Przyrzekamy przeto i ślubujemy Chrystusowi Królowi i Tobie, Królowej naszej, patronce polskiej młodzieży akademickiej, że zawsze i wszędzie stać będziemy przy świętej wierze Kościoła katolickiego w synowskiej uległości dla Stolicy Apostolskiej. Przyrzekamy i ślubujemy, że wiary naszej bronić i według niej rządzić się będziemy w życiu naszym osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym, państwowym. Przyrzekamy i ślubujemy, że z wszelką usilnością szerzyć będziemy cześć i nabożeństwo dla Ciebie, że każdego roku w uroczystej pielgrzymce przychodzić będziemy na Jasną Górę jako wybrani synowie Twoi,
do stóp Matki naszej umiłowanej. Tak nam dopomóż Bóg i Ty, Bogu Rodzica Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo. Mario, patronko polskiej młodzieży akademickiej, módl się za nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza biskupa Marka Marczaka prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Stajemy wobec naszej Matki, która mówi, abyśmy uczynili wszystko, co nam powie jej Syn. A jej Syn nam mówi, abyśmy kochali Jego i drugiego człowieka, tak jak On nam pokazał. Miłością bezwarunkową, miłością, która od niczego nie zależy, jest wolnym darem. Ten zakrwawiony pas świętego Jana Pawła II, na który tutaj możemy patrzeć, jest także świadectwem takiej miłości bezwarunkowej, wybaczającej nawet wrogowi. Niech to Boże błogosławieństwo dopomoże nam w realizowaniu właśnie takiego przykazania. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.